Dobry wieczór Państwu. Witamy serdecznie na spotkaniu organizowanym przez Niezależne Zrzeszenie Studentów i Instytut Analiz Politycznych i Gospodarczych, którego gościem jest pan minister Wojciech Kaczmarczyk, pełnomocnik rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania. Witamy pana ministra bardzo serdecznie. A tematem dzisiejszego spotkania będzie społeczeństwo obywatelskie, a dokładniej zastanowimy się wraz z panem ministrem, w jaki sposób zbudować w Polsce pluralistyczne społeczeństwo obywatelskie. W pierwszej części spotkania pan minister opowie o planach rządu w zakresie trzeciego sektora, natomiast potem planowana jest dyskusja z udziałem publiczności. Oddaję głos panu ministrowi. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Jeśli Państwo pozwolą, to ja na siedząco będę prowadził tą naszą rozmowę. I rzeczywiście, tak jak Piotr powiedział, chciałbym powiedzieć krótko o pewnych planach rządu, ale też nawiązać do tematu naszego spotkania. Trochę nieopatrznie się zgodziłem, żeby mówić na temat tego, jak, co zrobić, żeby społeczeństwo obywatelskie w Polsce było pluralistyczne, bo to oznacza dawanie pewnych recept, a z tym jest trudno, zwłaszcza w kontekście podmiotu czy zjawiska tak trudnego do opisania, jakim jest społeczeństwo obywatelskie w ogóle, a społeczeństwo obywatelskie w Polsce w szczególności. Kiedy zastanawiałem się nad odpowiedzią na pytanie, co zrobić, żeby społeczeństwo polskie było, znaczy społeczeństwo obywatelskie w Polsce było bardziej pluralistyczne, to pierwsza rzecz, jaka przyszła mi do głowy, to jest taka, że w zasadzie to tak naprawdę nie wiadomo, jakie jest społeczeństwo obywatelskie w sensie tej cechy pluralizmu, bo nikt chyba, przynajmniej ja się nie natknąłem na takie badania, nikt pod tym kątem nie bada społeczeństwa obywatelskiego. Natomiast są pewne przesłanki do tego, żeby twierdzić, że rzeczywiście nie jest pluralizowane. Jeśli dzisiaj twarzą społeczeństwa obywatelskiego w Polsce jest Komitet Obrony Demokracji, to jest coś na rzeczy. Jeśli reprezentacją, w jakimś sensie reprezentacją społeczeństwa obywatelskiego, a przynajmniej jego części, czyli organizacji pożytku publicznego, jest Rada Działalności Pożytku Publicznego składająca się w tej części pozarządowej z 14 członków, którzy pochodzą z takich organizacji jak Związek Młodzieży Wiejskiej na przykład, czy Zrzeszenie Ochotniczych Straży Pożarnych, czy duże mainstreamowe organizacje pozarządowe, gdzie trudno znaleźć przedstawicieli organizacji nazywanych organizacjami z tego nurtu prawicowego, czy niepodległościowego, czy nurtu wolnościowego, czy reprezentantów środowisk na przykład dużych rodzin. To jest coś na rzecz. Jeśli to taki przypadek, który akurat dzisiaj miałem okazję zobaczyć u siebie w biurze w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, bo jak Państwo wiedzą, jestem nie tylko pełnomocnikiem rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego, ale także równego traktowania. I jeśli w ubiegłym roku w składzie polskiej delegacji na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, do spraw społecznych kobiet przy Organizacji Narodów Zjednoczonych były oprócz pełnomocniczki rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego reprezentantki, dwie reprezentantki tylko jednej organizacji, Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, dobrze mówię nazwę, prawda? To jest coś na rzecz. Jeśli dostaję prośbę o patronat nad podręcznikiem, którego celem jest zwalczanie dyskryminacji na przykład wobec osób o orientacji homoseksualnej, a jednocześnie w tym samym podręczniku proponuje się utrwalanie stereotypów
negatywnych stereotypów wobec duchownych katolickich albo wobec religii katolickiej jako całości, jako zjawiska, to jest coś na rzeczy, że to społeczeństwo obywatelskie nie mówi pełną gamą, nie mówi wszystkimi głosami, nie jest reprezentowane, nie są reprezentowane wszystkie środowiska istniejące w tym społeczeństwie, działające w społeczeństwie obywatelskim. Jeśli próbować odpowiedzieć na pytanie, jak spluralizować społeczeństwo obywatelskie, czy jak doprowadzić do tego, żeby w pewnej perspektywie czasowej ono było lepiej reprezentowane, to można się przyjrzeć szeregu działaniom, które są już prowadzone oddolnie w tym, w organizacjach pozarządowych. Chociażby jest taka bardzo ciekawa inicjatywa, którą realizuje porozumienie organizacji mainstreamowych, można powiedzieć, strategiczna mapa drogowa, ale takie porozumienie, które zakłada stworzenie platformy do dyskusji, do oddolnej dyskusji na temat 33 kierunków rozwoju właśnie trzeciego sektora, sektora pozarządowego. I to jest miejsce, to jest przestrzeń, w której różne organizacje mogą i powinny uczestniczyć, powinny się włączać do takiej dyskusji, powinny być obecne, powinny przedstawiać swoje pomysły na to, w jaki sposób każdy z tych 33 obszarów tematycznych może być wypełniony treścią, która także satysfakcjonuje, czy jest treścią, czy jest przedmiotem działania, przedmiotem zainteresowania tych organizacji, które do tej pory nie były reprezentowane w głosie trzeciego sektora. Jeśli są podejmowane w tej chwili działania w obszarze federalizacji, czyli zrzeszania się organizacji pozarządowych, takie oddolne działania, to myślę, że też te organizacje, które do tej pory takich działań nie prowadziły, które działają same, bez porozumień, bez organizacji parasolowych, myślę, że także powinny większy nacisk teraz położyć na to, aby jednoczyć swoje siły, aby nie występować same, tylko dogadywać się między sobą i w takich porozumieniach stawać się partnerem innych, partnerem władzy, partnerem rządu, partnerem parlamentu, partnerem samorządu i wobec tych partnerów z takim spójnym głosem prezentować swoje postulaty, swoje pomysły. W tych obszarach, które wymagają działań ze strony państwa właśnie na rzecz pluralizacji trzeciego sektora, myślę, że państwo również, państwo, rząd powinno również być obecne, powinno zaproponować organizacjom pozarządowym szereg pomysłów, działań, których celem jest właśnie między innymi zwiększenie pluralizacji trzeciego sektora, różnorodności i powiększenie obszaru dialogu obywatelskiego. I o tych kilku obszarach, pomysłach, założeń programowych, interwencji państwa w rozwój społeczeństwa obywatelskiego chciałbym teraz króciutko opowiedzieć. Tych obszarów jest naszych założeń 5. Pierwszy obszar dotyczy budowy obszaru dialogu obywatelskiego. To jest rzecz, pomysł, o którym się mówi od pewnego czasu, ale niewiele w tej materii się dzieje. Jak państwo wiedzą, istnieje koncepcja dialogu społecznego, czyli miejsca, przestrzeni debaty pomiędzy trzema podmiotami, władzą, pracodawcami i pracownikami. Takiej przestrzeni debaty obywatelskiej, której organizacje pozarządowe, organizacje obywatelskie przede wszystkim miałyby możliwość rozmawiania między sobą i z innymi partnerami społecznymi, nie ma w tej chwili. Rada Działalności Pożytku, która powstała w 2004 roku,
jest miejscem spotkania organizacji pożytku publicznego i przedstawicieli rządu i samorządu, ale wydaje się po tych kilkunastu latach działalności nie spełnia swoich funkcji w dostateczny sposób, a przede wszystkim nie jest, rzeczywiście nie jest reprezentacją całego społeczeństwa obywatelskiego. W Radzie działa, tak jak powiedziałem wcześniej, w tej chwili 14 przedstawicieli organizacji pożytku publicznego, czyli tych 8% organizacji, które uzyskały specjalny status po spełnieniu określonych warunków. Chcielibyśmy, aby Rada Działalności Pożytku ewoluowała w kierunku Rady Dialogu Obywatelskiego, Rady Trzeciego Sektora, Rady Społeczeństwa Obywatelskiego, żeby wzorem takich ciał, które funkcjonują w społeczeństwach zachodniej Europy, na przykład wzorem francuskim czy belgijskim, Rada liczyła znacznie więcej członków, żeby wszystkie istotne grupy interesów w trzecim sektorze, organizacje większe i mniejsze, porozumienia organizacje, które mają swoją siedzibę w Warszawie i w dużych miastach, ale także te, które pochodzą z małych miast, z prowincji, były reprezentowane. Taka rada powinna liczyć co najmniej 100 członków. Powinna być inaczej umiejscowiona. W tej chwili Rada Działalności jest organem doradczym ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. To taki kontekst historyczny, kiedy ustawa o działalności pożytku publicznego wchodziła w życie. Jej autorem był profesor Hausner, który był wtedy ministrem pracy, więc automatycznie Rada była takim ciałem, które uzyskało status organu doradczego właśnie ministerstwa, ministra pracy. Chcielibyśmy, żeby ta nowa rada, reprezentująca już cały trzeci sektor, była organem doradczym premiera. Żeby miała większe kompetencje, żeby sama mogła być inicjatorem procesów konsultacyjnych, żeby sama mogła występować wobec władzy, wobec rządu, wobec parlamentu z pomysłami na konsultowanie aktów prawnych, ale żeby mogła też inicjować na przykład postępowania kontrolne w zakresie stosowania przepisów prawa, żeby była miejscem, w którym będzie się wykuwać zdanie, opinia przedstawicielstwa trzeciego sektora wobec władzy, ale żeby była także miejscem spotkania z partnerami społecznymi. I to jest jeden obszar, którym chcemy zaproponować swego rodzaju interwencję państwa. Drugi obszar to jest likwidacja rozmaitych barier legislacyjnych, przepisów, które utrudniają funkcjonowanie organizacji obywatelskich. Tych barier jest w tej chwili bardzo wiele. Począwszy od tych, które są zapisane jeszcze w wielokrotnie nowelizowanej ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, które dotyczą na przykład zlecania zadań publicznych, kształtu oferty bardzo nieczytelnej, sprawozdawczości organizacji pozarządowych, tych pożytku publicznego, ale także stowarzyszeń i fundacji, które nie są organizacjami pożytku publicznego, która to sprawozdawczość jest także wyjątkowo nieczytelna, trudna do zrozumienia dla zwykłego obywatela. Informacje, które są zawarte w sprawozdaniach, na przykład w ogóle uniemożliwiają śledzenie przepływów finansowych pomiędzy organizacją, która się sprawozdaje, i z nią powiązanych, co też w jakiś sposób utrudnia patrzenie na to środowisko, na trzeci sektor, na społeczeństwo obywatelskie jako sektor właśnie transparentny, jako sektor, w którym wszystko to, co się dzieje, jest poddane publicznej kontroli, jest jawne. W czasie moich spotkań z organizacjami pozarządowymi, z przedstawicielami trzeciego sektora, z ekspertami w tym sektorze, udało się też diagnozować wiele innych barier, które utrudniają funkcjonowanie trzeciego sektora, chociażby
dzisiaj na spotkaniu z organizacjami strażniczymi, takie organizacje jak Korpusz z Torunia czy inne, mówiły bardzo wyraźnie o tym, że sygnaliści, czyli ci, którzy są takim najistotniejszym elementem funkcjonowania organizacji strażniczych, pozbawieni są swego rodzaju immunitetu, takiej niezależności czy nietykalności, w tym sensie, że jeśli w wyniku swojej działalności ujawnią jakieś nieprawidłowości w funkcjonowaniu władzy czy też dużego biznesu, to bardzo łatwo jest ich postawić przed sąd i wykorzystać przepisy przepisy postępowania cywilnego, czy przepisy kodeksu cywilnego, czy kodeksu karnego i zarzucić im na przykład pomówienie albo naruszenie dobrego imienia. Ci sygnaliści organizacji strażniczych nie korzystają, tak jak dziennikarze na przykład, z immunitetu. Nazywam to oczywiście immunitetem w cudzysłowie, ale chodzi o ważny interes publiczny. Na przykład dotyczący prawa do nieujawniania swojego źródła informacji o nieprawidłowościach, które dostrzegli w swojej działalności. Co oczywiście na przykład spowodowało też, czy uniemożliwiło opublikowanie jednego z raportów dotyczących funkcjonowania jednej z sieci biznesowych w Polsce. Może Państwo pamiętają też słynny przypadek filmu na temat Amwaya, jak postępowanie korporacji doprowadziło do tego, że sąd zablokował emisję tego filmu. To są przypadki, w których bardzo łatwo jest tym, którzy mają władzę, tym, którzy mają siłę, tym, którzy mają pieniądze, zablokować w imię partykularnych interesów działanie strażników, działanie organizacji obywatelskich, którzy działają właśnie w imię dobra publicznego. Likwidacja tego rodzaju barier, także związanych z funkcjonowaniem podatków, odpisów podatkowych, cały obszar związany z tak zwanym 1%, czyli przekazywaniem części swojego podatku dochodowego na rzecz organizacji, w tej chwili organizacji pożytku publicznego, coś, co jest dotknięte jednak pewną wadą w stosunku do zamierzeń ustawodawcy. Znają Państwo ten problem wykorzystywania mechanizmu 1% do finansowania opieki lekarskiej w indywidualnym przypadku. Nie po to został 1% mechanizm czy instytucja 1% stworzona, a po to, ażeby służyć dobru publicznemu, a nie skądinąd ważnym także interesom osób prywatnych, które pragną pozyskać środki na leczenie swoich bliskich. A to jest jakby inna zupełnie filozofia działania. Więc w tym obszarze chcemy wspólnie z organizacjami pozarządowymi wyprostować wiele rzeczy, które w przepisach krępują działania organizacji pozarządowych albo sprawiają, że to działanie wypacza jakby sens tego, co się dzieje w społeczeństwie obywatelskim. Trzeci obszar interwencji państwa to jest finansowanie działalności organizacji pozarządowych. W tej chwili oprócz instrumentów resortowych i oprócz funduszy strukturalnych, które straszliwie zepsuły niestety rynek usług w trzecim sektorze i na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, mamy właściwie do czynienia tylko z jednym instrumentem, to jest Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, który działa w czterech priorytetach. Tam jest 20 działań opisanych, około 20 działań opisanych, których organizacje pozarządowe mogą uzyskać wsparcie, i ponad 80 różnych obszarów działań. Jeśli weźmiemy pod uwagę to, że fundusz dysponuje budżetem 54 miliony już bezpośrednio na działania rocznie,
to okazuje się, że wsparcie jednego obszaru działań statystycznie na takie wsparcie wychodzi mniej niż 1 000 000 zł. To nie jest dobry instrument wsparcia, jeśli środki publiczne są tak bardzo rozproszone. Chcemy, aby te instrumenty wsparcia były kierowane na wyjątkowo istotne cele związane ze strategicznym myśleniem o rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. I te cele to jest wsparcie partycypacji obywatelskiej, czyli uczestnictwa obywateli reprezentowanych właśnie w organizacjach pozarządowych, wsparcie partycypacji obywatelskiej, czyli uczestnictwa w tworzeniu programów, podejmowaniu decyzji. Drugi obszar to jest właśnie działalność wskaźnicza, czyli monitorowanie przestrzegania prawa. Trzeci obszar to jest edukacja obywatelska, szeroko rozumiana edukacja obywatelska z uwzględnieniem tych elementów, które dotyczą na przykład edukacji historycznej, oparcie edukacji na wartościach, ale także na przykład być może z uwzględnieniem wyzwań współczesnego świata, na przykład za implementowaniem do edukacji obywatelskiej idei edukacji globalnej. Oprócz Funduszu Inicjatyw Obywatelskich chcielibyśmy stworzyć też Fundusz Grantów Instytucjonalnych, czyli umożliwić organizacjom pozarządowym, które do tej pory nie miały takiej możliwości albo nie miały możliwości skorzystania z istotnych zastrzyków finansowych na działalność, na rozkręcenie działalności federacjom organizacji pozarządowych, na sfinansowanie projektów, które są ważne z punktu widzenia całego sektora albo przynajmniej dużej jego części, na tworzenie porozumień organizacji pozarządowych, które do tej pory nie były reprezentowane w dialogu obywatelskim, w debacie publicznej. Taki instrument dużych grantów. Ale chcielibyśmy też małe organizacje pozarządowe, które robią projekty gdzieś w środowiskach lokalnych, takimi grantami instytucjonalnymi wesprzeć ich działalność po to, aby uwolnić je od ciągłego poszukiwania projektów i grantów, żeby dać możliwość skupienia się na jednym czy dwóch obszarach, które są rzeczywiście ważne z punktu widzenia ich działalności statutowej, a niekoniecznie realizowania takiego ciągłego poszukiwania grantów. Wreszcie w tym pomyśle na finansowanie działalności trzeciego sektora właśnie z poziomu państwa pojawia się też taka koncepcja, aby wyjść poza sposób myślenia konkursowego i projektowego, a przede wszystkim skupić się na finansowaniu działalności. W jaki sposób? Są na to pomysły, są wzory, które można zaczerpnąć z finansowania czy z praktyki innych krajów i wydaje się, że tutaj rzeczywiście jest wiele do zrobienia, aby finansować porozumienia organizacji, aby finansować tak zwane work plany wieloletnie, kiedy organizacje, które znamy z tego, że są wiarygodnymi partnerami rządu czy władzy publicznej, by te organizacje, takie jak na przykład organizacje strażnicze, które uzyskały już pewną wiarygodność, mają doświadczenie w realizacji swoich pomysłów, żeby budowały na tego rodzaju środkach swoją niezależność. Właśnie nieprojektowych środkach. Myśląc o finansowaniu organizacji pozarządowych, myślimy także o uproszczeniu pewnych procedur, o zmianach w procesie selekcji na przykład projektów. Powiem tylko tyle. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, być może Państwo o tym nie wiedzą, przy ocenie projektów FIO każdy z ekspertów oceniających musi dokonać oceny takiego wniosku w 27 kryteriach. To jest bardzo skomplikowana procedura, która często niestety rodzi podejrzenia, że jest nieczytelne na przykład. Tutaj procedury unijne są dużo bardziej jasne, przejrzyste, bo tam są 4 zagregowane kryteria, dużo łatwiej jest oceniać projekt. Mamy też pomysł na to, jak wesprzeć
wolontariat. Wolontariat w Polsce istnieje. Często właśnie studenci są także dobrymi wolontariuszami. Angażują się w rozmaite przedsięwzięcia. Natomiast problemem w funkcjonowaniu wolontariatu, tak jak o tym mówią organizacje, które zajmują się właśnie pracą z wolontariuszami, jest przede wszystkim wsparcie wolontariatu najtrudniejszego, czyli stałego i długoterminowego, długotrwałego, czyli takiego, w którym wolontariusz zobowiązuje się do zaangażowania swojego czasu w wymiarze, nie wiem, kilku godzin tygodniowo, na przykład przez rok, co najmniej przez kilka miesięcy, poświęcając ten czas na pomoc komuś, czy wsparcie jakiejś inicjatywy. Chcielibyśmy utworzyć, to jest pomysł, który sięga swoimi korzeniami do początku lat 90., ale też do wzorów, które funkcjonują na przykład w Stanach Zjednoczonych, AmeriCorps. Chcielibyśmy stworzyć Polski Korpus Solidarności, oparty na dwóch filarach. Filarze młodzieży, która jeszcze nie podjęła obowiązków zawodowych i wczesnych emerytów. W pierwszym przypadku to byłby wolontariat przede wszystkim czasu. W drugim przypadku wolontariat też kompetencji. Wolontariat, który byłby, Korpus Solidarności to byłby przede wszystkim program, a nie instytucja. I działałby we współpracy już z tymi organizacjami, które profesjonalnie wykorzystują, mają doświadczenia w pracy z wolontariuszami, takie jak centra wolontariatu, czy inne organizacje pozarządowe, ale także parafie, których ta działalność charytatywna jest bardzo widoczna, aktywna, z zakonami, ze szkołami, przy których działają wolontariusze, z ośrodkami pomocy społecznej. Chcielibyśmy, aby wolontariusze uzyskiwali w zamian za takie zaangażowanie, to najtrudniejsze zaangażowanie, przynależność do korpusu, które dawałoby pewnego rodzaju benefity w postaci szkoleń, tych szkoleń, które poprawiają ich umiejętności wolontariackie, ale także na przykład dla młodzieży to mógłby być bon edukacyjny, który można byłoby wykorzystać do pokrycia części kosztów nauki w szkole czy na studiach. To mogłyby być różnego rodzaju spotkania, wymiana doświadczeń, wymiana umiejętności. To mogłoby być dla młodzieży, czy w ogóle dla osób z mniejszych środowisk, możliwość uczestniczenia w życiu kulturalnym, stolicy czy centrów kulturalnych. To mogłyby być także innego rodzaju bonusy, w cudzysłowie oczywiście, to w ten sposób nazywając, właśnie nagradzające te osoby, które się zechcą zaangażować w taki najtrudniejszy wolontariat. Być może na przykład taki pomysł, jeśli on by przybrał realny kształt, mógłby zostać objęty patronatem pana prezydenta. Takie rozmowy w kancelarii prezydenta też są. No i wreszcie ostatni, piąty obszar, w którym chcielibyśmy dokonać takiej interwencji państwa, czyli pewnego systemowego oddziaływania na społeczeństwo obywatelskie, to jest kwestia edukacji obywatelskiej, tworzenia programów edukacji w szkołach i w mediach, przede wszystkim w mediach publicznych. To jest paląca potrzeba, aby na przykład media publiczne otworzyć na szerzej, na doświadczenia działalności, na doświadczenia organizacji pozarządowych, które działają właśnie na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, żeby otworzyć media publiczne dla dialogu obywatelskiego, dla prowadzenia debaty na rzecz, na tematy ważne z punktu widzenia społecznego, a nie tylko żeby media były miejscem rozmaitych telenowel, wyświetlania telenowel, czy kłótni polityków. To tak pokrótce to, co się
się mieści w naszych założeniach programowych. Tak jak powiedziałem 8 stycznia, kiedy zaczynałem pracę w kancelarii, chciałbym, aby ten program, który nazwaliśmy Narodowym Programem Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, był realizowany we współpracy z organizacjami pozarządowymi, czyli takimi chociażby, w jakich państwo działają. 23 marca najpewniej będziemy organizować w kancelarii premiera konferencję, na której te założenia zostaną już oficjalnie, publicznie przedstawione i konferencja, po której będziemy chcieli zaprosić przedstawicieli organizacji do współpracy, do pracy w zespołach eksperckich nad konkretnymi zapisami poszczególnych elementów tego programu. Stąd to zaproszenie, które kieruję również do przedstawicieli państwa organizacji. Nie, może tyle. Zapraszam do dyskusji. Dziękujemy bardzo za tę część panu ministrowi. Czy są pytania do naszego gościa? Proszę bardzo. Do pana ministra jedno pytanie. Otóż jakby chodzi o kwestię 1%. Wspomina pan minister o problemie tego, że jakby 1% jest przeznaczany na indywidualną pomoc poszczególnym osobom i taki jest jego cel. Natomiast jakby istnieje również w mojej opinii drugi problem z tym 1%, że jakby pierwotnie miało to służyć wspieraniu jakichś lokalnych inicjatyw, organizacji pozarządowych, tak jakby miał być cel tego 1%. Natomiast aktualnie sytuacja jest taka, że większość tego 1% zgarnia kilka największych organizacji, które są zazwyczaj często powiązane z jakimś wielkim biznesem i jakby otrzymały od tego biznesu jakieś wsparcie finansowe na rozkręcenie swoich działań marketingowych. I w ten to sposób ten 1% w większości jest przez te parę organizacji jakby wyrzutowany. I pytanie, no się zmonopolizowany, tutaj kolega podpowiada. I pytanie, czy aktualny stan rzeczy jest jakby akceptowany, czy jakby tutaj pan jako minister odpowiedzialny właśnie za kwestię organizacji pozarządowych będzie podejmował działania w celu zmiany aktualnego właśnie tego stanu rzeczy. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze może słowo dopowiem do tego 1%, Mariusz Polski. Ponieważ spotkałem się z taką sytuacją, że 1% jakby został również, jakby tutaj Szymon powiedział, że zmonopolizowany przez wielkie jakieś fundacje, instytucje właściwie takie fundacyjne, a z drugiej strony jest też taki oddźwięk społeczny, że jeżeli stowarzyszenia proszą kogoś poprzez tam w biznesie czy przedsiębiorcę o to, żeby udzielił takiego wsparcia stowarzyszeniu, to ja spotkałem się osobiście z takimi komentarzami, że no ale co ty chcesz chorym dzieciom zabierać te pieniądze? I czy możemy otrzymać jakieś wsparcie edukacyjne, znaczy taką kampanię, że ten 1% nie należy się tylko... Znaczy oczywiście ja pałam wielką empatią do dzieci chorych, bo sam w rodzinie takie posiadam, ale czy ten 1% może być również skierowany innymi kanałami, a za tym musi iść jakaś edukacja społeczna, żebyśmy odczarowali ten 1%, że on nie należy się tylko jednemu sektorowi, czy jednemu problemowi. Znaczy, czy taka możliwość się gdzieś tam pojawia? Tu jest, w przypadku 1% też jest taki mechanizm spirali. Ci, którzy więcej dostają, mają możliwość zaprojektowania na przykład lepszej, bardziej profesjonalnej, bardziej widocznej kampanii społecznej albo reklamowej i bardziej być obecnymi w rozmaitych mediach, w tych mediach, które docierają do najszerszego grona obywateli i też pokazywać się jako właśnie obrońcy tych najbardziej palących problemów społecznych. Czyli jesteśmy największymi beneficjentami, w związku z tym mamy najwięcej środków, w związku z tym możemy projektować najbardziej bogate
kampanie reklamowe, w związku z tym jesteśmy najlepiej, najbardziej widoczni, w związku z tym dostajemy znowu najwięcej środków. Myślę, że 1% ilość problemów, które nagromadziła się wokół 1% jest tak duża, że wymaga bardzo odpowiedzialnej rozmowy na ten temat. Bo tak jak słusznie Państwo zauważyli, jest tutaj z jednej strony problem z tą dystrybucją środków, z drugiej strony mamy do czynienia z finansowaniem skądinąd ważnych celów, jak chociażby finansowanie leczenia chorych osób. To jak sobie z tym poradzić, to myślę, że przede wszystkim same organizacje pozarządowe powinny usiąść, beneficjenci 1%, ale też ci, którzy mogą być beneficjentami 1% i powinni odpowiedzialnie zastanowić się, co z tym fantem zrobić. To, co ja mogę zrobić, to przede wszystkim stworzyć przestrzeń do tej debaty, zaprosić wszystkich i tych, którzy dzisiaj zjadają największą porcję z tego ciasteczka i tych, którzy gdzieś tam tylko patrzą, inni jedzą, a sami nawet nie czują już zapachu tego ciasteczka, albo tylko przez szybkę mogą sobie popatrzeć na to i polizać szybkę. I żeby mogli wspólnie o tym porozmawiać. To jest, niestety, wytworzył się tutaj taki mechanizm niezdrowej konkurencji, a nie o to chodzi w trzecim sektorze. Może przypomnę, jedna z zasad wpisanych do karty zasad organizacji pozarządowych z 1996 roku mówi o tym, że społeczeństwo obywatelskie kieruje się nie zasadą konkurencji, tylko kooperacji. Powinniśmy współpracować na rzecz dobra wspólnego, a mniej ze sobą konkurować. Nie chodzi o to, żeby wytwarzać jakby kolejny rynek usług, na którym będziemy konkurować takimi mechanizmami jak właśnie cięcie kosztów, jak polityka zyskowa, kosztem jakości usług, kosztem właśnie realizacji dobra wspólnego, tylko powinniśmy się zastanowić wspólnie nad tym, jak ten problem rozwiązać. Czy są sądek? Proszę bardzo. Agnieszka Wilińska, Instytut Studiów Politycznych PAN. Miałam się nie odzywać, ale nie utrzymać w tym 1%, ponieważ jestem też mamą niepełnosprawnego dziecka. I ten mechanizm znam, a jestem również działaczem społecznym, działam w organizacjach też na polu tym watchdogowym, więc cieszą mnie deklaracje pana ministra, że to będzie wzmacniane. Jeśli chodzi o ten 1%, to jest straszne zaniedbanie poprzedniego rządu, wieloletnie, bo ten problem narastał. I w momencie, kiedy minister Duda, poprzedni pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych, próbował w ogóle poruszyć w debacie publicznej ten temat, bo wszyscy, którzy działają w organizacjach pozarządowych, oczywiście wiedzą, jaki to jest problem finansowania pewnej niezależności, a ten 1% by to umożliwiał. W momencie, kiedy się zaczęła debata na ten temat, pojawiły się protesty nikogo innego, tylko rodziców dzieci niepełnosprawnych. I dlatego ja też korzystałam z 1% przez te subkonta, tylko przestałam w momencie, kiedy wydatki na ponad 7 tysięcy złotych miałam nierozliczone z tych faktów, bo już nie miałam czego prosić o to, żeby mi wpłacał. Więc jakby chciałam wyjść z roli żebraka z jednej strony, a z drugiej wydatki na rehabilitację są wydatkami ogromnymi. I to nie są wydatki na leczenie, to nie są wydatki medyczne, bo leczenie jest w Polsce bezpłatne, natomiast nie ma żadnych gwarantowanych świadczeń rehabilitacyjnych. I ta ścieżka, którą niby finansuje PFRON, a która jest tylko na zasadzie rozdamy do tyle, ile mamy pieniędzy, tak jak nam starczy z czegoś innego, bo to nie są obligatoryjne zadania, dopóki tego się nie ruszy, to w ogóle tego 1% po prostu nie można tknąć, bo się naprawdę zabiera dzieciakom, się zabiera rehabilitację. To są w większości właśnie dzieci z takimi schorzeniami ciężkimi neurologicznymi, które wymagają całego wsparcia. Ale pytanie mam, bo to jakby bardziej mój komentarz i taka przestroga, żeby może nie ruszać tematu 1% w debacie publicznej, bo za chwilę się podniosą no, wkurzeni rodzice po prostu. Ja już z tego nie korzystam i mnie to nie dotyczy. Natomiast pytanie mam, bo zaciekawił mnie bardzo wątek ten, że rząd mógłby wspierać działalność watchdogową w,
zwłaszcza takie sformułowanie, którego pan minister użył, te organizacje, które może nie wprost, że dobrze się dogadują z rządem, a takie, które współpracują z partnerami instytucjonalnymi. Czy to by nie naruszało trochę jednak niezależności tych watchdogów, bo organizacje watchdogowe się bardzo bronią przed finansowaniem innym niż ze źródeł całkowicie niezależnych. I to jest gigantyczny problem, który też jest z 1% związany. Bo gdyby mogli się finansować z tych odpisów podatkowych, to by miały niezależność, bo obywatele by wtedy inwestowali swój kawałek podatków właśnie w taką niezależność tych organizacji. A tutaj, jeżeli rząd to będzie robił, no to rząd daje pieniądze, a my mamy rząd kontrolować. To ma pani absolutną rację. To pewnie taki skrót myślowy, który mi się gdzieś tam zrobił w tej mojej wypowiedzi. Nie chodzi o to, żeby rząd finansował organizacje, które lubi, czy w takim sensie zna, tylko raczej chodzi o to, żeby zwłaszcza w tej działalności, działalności strażniczej, finansować działalność operacyjną w tym zakresie, w którym ona nie dotyczy rządu, czyli na przykład finansowanie lokalnych strażników, tych, którzy kontrolują władzę lokalną, szkolić, pomagać szkolić tych strażników, pomagać w wypracowywaniu standardów działalności takich lokalnych organizacji strażniczych. I mówiąc o tym, że rząd mógłby tutaj wesprzeć organizacje, które zna, myślałem raczej o tym, że organizacje strażnicze działają w rozmaitych porozumieniach. Te porozumienia organizacji strażniczych powinny być partnerem rządu, takim, który uwiarygodnia organizacje strażnicze jako takie i finansować te działania, które nie dotyczą bezpośrednio właśnie kontrolowania chociażby rządu, ale wzmacniania tej branży trzeciego sektora właśnie poprzez wzmacnianie standardów, upowszechnianie standardów, finansowanie szkoleń tych organizacji, zwiększanie możliwości organizacyjnych watchdogów, chociażby poprzez właśnie te szkolenia, które umożliwią zwiększenie liczby sygnalizatorów w społecznościach lokalnych. Proszę bardzo. Marek Bok, Stowarzyszenie Centrum Społecznej Demokracji. Wspomniał Pan o 5 obszarach, które mają być regulowane. Ja chciałbym zapytać o narzędzia, bo też wspomniał Pan, że 23 prawdopodobnie będzie konferencja, że założenia, ale to już będą założenia do jakiejś ustawy, czy to będą narzędzia miękkie, czy to będą ustawy, rozporządzenia, w oparciu o jakie narzędzia Państwo macie pomysł, żeby regulować poszczególne te założenia, o których Pan powiedział. Dziękuję. Tak. Jeśli chodzi o finansowanie, no to oczywiście programy grantowe. Myślimy o tym, aby wykorzystać dorobek prac zespołu, który działał w poprzedniej kadencji przy prezydencie, takim społecznym zespole, który wypracował projekt ustawy o Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. To jest ciekawy projekt, ponieważ do tej pory Fundusz Inicjatyw Obywatelskich działa na podstawie uchwały Rady Ministrów. To jest program rządowy, który jest finansowany z rezerwy celowej budżetu państwa. Z rezerwy celowej, która jest w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Gdyby te mechanizmy finansowego wsparcia, ponadsektorowego finansowego wsparcia kierowanego do trzeciego sektora umocować na poziomie ustawowym, to zwiększylibyśmy na pewno samodzielność tych instrumentów finansowych. Więc to jest pomysł, który chcielibyśmy zaproponować w Narodowym Programie Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Takim instytucjonalnym mechanizmem wsparcia dla tych reform, dla tych pomysłów byłoby utworzenie czegoś, co nazywamy Narodową Agencją Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, a to byłaby instytucja, która byłaby instytucją rządową, powołaną na podstawie ustawy, działałaby pod bezpośrednim nadzorem Prezesa Rady Ministrów,
i jej zadaniem byłoby realizowanie programów grantowych, operacyjnych, takich jak Polski Korpus Solidarności oraz działalności badawczej upowszechniającej dobre praktyki w trzecim sektorze, prowadzącej też coś w rodzaju takiego repozytorium dobrych praktyk, rezultatów, które już zostały wypracowane w trzecim sektorze, rezultatów i w projektach trzeciego sektora, rezultatów i produktów, do których każda organizacja miałaby swobodny dostęp. I to też byłoby narzędzie wsparcia dla tych projektów, programów, które chcemy realizować. Narodowa Agencja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego byłaby też naturalnym miejscem, przy którym miejscem organizacyjnego wsparcia dla tej poszerzonej i wyposażonej w znacznie większe kompetencje Rady Dialogu Obywatelskiego czy Rady Społeczeństwa Obywatelskiego. To też byłoby narzędzie wsparcia dla tych reform instytucjonalnych. I pokrótce to właśnie taki, o takich narzędziach myślimy. Oczywiście te działania, które planujemy, wymagałyby też takiego spojrzenia strategicznego, jest funkcjonująca w tej chwili, obowiązująca strategia rozwoju kapitału społecznego, której dysponentem jest minister kultury i dziedzictwa narodowego. Ta strategia wymagałaby oczywiście swego rodzaju zmian, które uwzględniałyby to podejście, o którym w tej chwili mówimy. Pewnie jakaś ilość ustaw też wymagałaby zmian, takich właśnie jak ustawa o działalności pożytku publicznego, jak ustawa prawo o stowarzyszeniach, czy ustawa o fundacjach w zakresie sprawozdawczości tych instytucji. Wydaje się na przykład, że to też jest postulat, który płynie ze środowiska, że jedną z istotnych barier, zwłaszcza dotykających takie małe organizacje, często niesformalizowane organizacje, jest sposób rozliczania się z fiskusem. To, że co do zasady organizacje pozarządowe prowadzić powinny tak zwaną pełną rachunkowość. Oczywiście ostatnia nowelizacja o rachunkowości wprowadziła pewne ułatwienia, pewne możliwości takich łatwiejszych, sposobu prowadzenia tej rachunkowości. Chociaż jak się czyta tą nowelizację ustawy, to nie jest najlepsze rozwiązanie. Widać tam, powiedziałbym, dobrą rękę specjalistów od zabezpieczania interesów urzędników aparatu skarbowego. Myślę, że najprostszym rozwiązaniem byłoby umożliwienie takim najmniejszym organizacjom, rzeczywiście, które rządzą się środkami finansowymi, czy mają dochód z rzędu kilkunastu, maksymalnie kilkudziesięciu tysięcy złotych w skali rocznej, a takich organizacji jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Po prostu prowadzenia księgowości, tak jak indywidualny przedsiębiorca na podstawie księgi przychodów i rozchodów. Czyli jest szereg rozmaitych przepisów i aktów prawnych, które też wymagałyby nowelizacji i wprowadzenia takich zasad, które dawałyby większy rozpęd, większą szansę działania dla organizacji pozarządowych. Myślę też, że też pojawiają się takie pomysły, żeby dać pewien impuls rozwojowy organizacjom pozarządowym, to znaczy poprzez to, aby umożliwić im efektywne sięganie, skuteczne sięganie po środki europejskie chociażby. Jedną z barier jest zapewnienie wkładu własnego. W przypadku wielu projektów, takich dużych projektów, a sporo organizacji pozarządowych działających czy to w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, czy pomocy rozwojowej, ma już dzisiaj potencjał do tego, aby potencjał merytoryczny, żeby takie projekty udźwignąć.
ale sporym problemem dla nich, barierą jest, przeszkodą jest to, że muszą włożyć w to 25% wkładu własnego. Często nie do udźwignięcia. Zapewnienie, tak jak to się dzieje w innych państwach europejskich, możliwości uzyskania takiego wkładu ze środków publicznych, budżetowych, to byłby wkład państwa w rozwój trzeciego sektora. Z takich pomysłów na instrumenty wsparcia rzeczywiście mamy sporo. Są kolejne pytania? Bardzo proszę. Katarzyna Gorzkowska, Centrum Dialogu Obywatelskiego. Mam takie pytanie odnośnie programu Polski Korpus Solidarności. Pan minister powiedział, że ma to być bardziej projekt niż organizacja skierowana do młodych ludzi. Mam właśnie takie pytanie. Nie tylko, ale emerytów. Tak. W jakim przedziale wiekowym właśnie mają być odbiorcy tego projektu? I też chciałabym zwrócić uwagę, że na rynku, tak to nazwijmy, prawda, organizacji funkcjonuje bardzo dużo organizacji stricte młodzieżowych. Czyli lepszym pomysłem byłoby na przykład wesprzeć organizacje już funkcjonujące, prawda, jakimiś środkami dofinansowaniem, rodzinnym programem, niż tworzyć jakiś kolejny, prawda, program, czy bądź kolejną organizację właśnie skierowaną do młodych ludzi. Pierwsza rzecz, w jakim wieku? Myślę, że w każdym. Problemem oczywiście w zaangażowaniu wolontariackim osób w tak zwanym wieku produkcyjnym, czyli osób, które już podjęły działalność zawodową, jest przede wszystkim brak czasu. Tam tych problemów oczywiście jest trochę więcej też, bo jest takie zjawisko jak wolontariat pracowniczy, czy wolontariat pracowniczy, w szczególności w korporacjach. Chociaż sposób postrzegania tego wolontariatu pracowniczego ze względu na to, że korporacje przede wszystkim tej tak zwanej społecznej odpowiedzialności biznesu, czy przespołeczną, czy pod szyldem społecznej odpowiedzialności biznesu często realizują swoje cele PR-owe czy marketingowe, chcielibyśmy uwolnić ten korpus, pomysł, program Korpusu Solidarności od jakichkolwiek skojarzeń biznesowych czy asocjacji z jakimikolwiek korporacjami. Stąd też pomysł na to, ażeby oprzeć go na dwóch filarach, młodzieżowym i wczesnoemerytalnym. Jeśli chodzi o to drugie pytanie pani, to wsparcie, które docierałoby przede wszystkim do wolontariuszy w postaci rozmaitych bonów, akcji, działań, bonusów, szkoleń i tak dalej, byłoby kierowane w absolutnie ścisłej współpracy z organizacjami, które pracują z wolontariuszami. Więc to wolontariusz uzyskiwałby tą plakietkę czy przynależność do korpusu tylko dlatego, że pracuje z jakąś organizacją, z centrum wolontariatu, z organizacją pozarządową, z parafią, ze szkołą, z kimkolwiek. Nie byłby wolontariuszem Korpusu Solidarności w tym sensie, że to Korpus Solidarności organizowałby dla niego pracę wolontariacką, tylko korpus dawałby coś więcej. I to co więcej, w jaki sposób musiałoby zostać ustalone też w bardzo ścisłej współpracy z tymi organizacjami, które już mają doświadczenia w pracy z wolontariuszami, czyli wszystkie standardy i procedury musiały być wypracowane wspólnie. I w tym sensie korpus, dając wsparcie wolontariuszom, dawałby pośrednio także wsparcie organizacjom pozarządowym, bo przyczyniałby się do tego, że wolontariusze byliby lepszymi wolontariuszami, prościej mówiąc. Są kolejne pytania? Proszę. Ja chciałbym się jeszcze dopytać, bo tutaj w strategii rozwoju społeczeństwa obywatelskiego były jakby dwa postulaty, skoncentrowane przede wszystkim na kwestiach programów obywatelskich w telewizji, to jak rozumiem z kontekstu, też chodzi o telewizję publiczną. I chciałem tutaj pana ministra dopytać, jaką dokładną formę miał takie programy wyglądać, czy były jakieś programy edukacyjne, czy chodziło było o promocję takich postaw obywatelskich. Dziękuję bardzo.
To tutaj mam problem, ponieważ zupełnie nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, więc nie umiem panu odpowiedzieć na to pytanie. W tej chwili jest stan wyjściowy jest taki, że organizacje pożytku publicznego mają prawo do jakiegoś tam czasu limitowanego, czasu antenowego w telewizji publicznej, czy w ogóle w mediach publicznych. To niestety jest okupione ogromnymi problemami, bo kampanie społeczne, czy tak zwane spoty, które mogą być prezentowane w ramach tego czasu antenowego, często muszą mieć określony kształt, formę, ponoć standardy tej współpracy nie są dobrze opisane pomiędzy telewizją publiczną i organizacjami pozarządowymi. A poza tym tak naprawdę nie o to chodzi, tylko żeby robić tutaj konkursy na spoty, w których w pewien specyficzny sposób będą przedstawione rezultaty pracy organizacji pozarządowych. Chodzi przede wszystkim o stworzenie przestrzeni, w której będzie się jednej z przestrzeni, w której będzie się odbywała debata publiczna, dyskusja na ważne tematy, także konsultacje publiczne będą tą drogą mogły się toczyć. Edukacja obywatelska, ale edukacja rozumiana jako miejsce, w którym, jako przestrzeń, czy jako instrument, w którym w rozmaity sposób, także atrakcyjny dla widza, będą prezentowane chociażby dobre praktyki funkcjonowania organizacji pozarządowych. Też nagłaśniane problemy. To też jest miejsce, myślę, w mediach, aby o takich sprawach mówić, ale znowuż nie w kategoriach sensacji, tak jak to się dzieje w tej chwili, tylko w kategoriach takich, co zrobić, aby było lepiej. Jak to robić, to już jest raczej przestrzeń do rozmowy specjalistów od tego, jak wykorzystać media, czy jak pracować w mediach, zarówno tych, którzy już pracują w telewizji czy w radiu i tych, którzy tworzą media obywatelskie chociażby. Myślę, że takim dobrym pomysłem mogłoby być stworzenie redakcji programów obywatelskich w telewizji publicznej czy w radiu, która takie pomysły by wypracowała. Są kolejne pytania? Tak jest. Proszę bardzo. Mówił tu Tomasz Szwakowski, województwa dolnośląskiego, Wydział Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Panie ministrze, te 5 obszarów, które pan wymienił, wyglądają bardzo interesująco. Oczywiście dostrzegam pewne zagrożenia, natomiast pewnie jak przed wprowadzaniem ich w życie będzie okazja, żeby podyskutować w szczegółach. Ja natomiast mam pytanie dotyczące ostatniej nowelizacji ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. Tam w artykule 19a została uproszczona procedura przyznawania dotacji i został wprowadzony zapis, że minister prowadzi zarządzenie, które uprości tą procedurę, uprości ten formularz przyznawania dotacji w trybie pozakonkursowym. Czy w najbliższym czasie możemy się spodziewać takiego uproszczenia, czy raczej czekamy na jakąś większą zmianę w ustawie o pożytku publicznym i o wolontariacie? I ewentualnie kiedy byłyby te najbliższe zmiany wprowadzone? Nie ukrywam, że takie pytania, z takimi pytaniami spotykam się w pracy. Nawet ostatnio byłem poproszony o przeprowadzenie wstępnego szkolenia dotyczącego właśnie tej zmiany w trybie pozakonkursowym. Powiedziałem, że jeszcze spokojnie poczekajmy na decyzję ministra, także tutaj myślę, że odpowiedź pana ułatwiłaby nieco. Takie prace są prowadzone w tej chwili w Ministerstwie Rodziny. Z tego co pamiętam, na czwartkowym posiedzeniu Rady Działalności Pożytku ma być też konsultowany nowy kształt tej oferty, więc myślę, że to jest horyzont naprawdę bardzo krótki, kiedy nowelizacja w tym zakresie może zostać opublikowana, może wejść w życie nawet. Czy jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma, to dziękujemy bardzo panu ministrowi za przybycie. Dziękujemy państwu. Za
Mediach Obywatelskich. Warto zwrócić uwagę, że także nasze spotkanie jest relacjonowane przez media obywatelskie, reprezentowane przez portal blog.pl, na którym będzie można znaleźć relacje z dzisiejszego spotkania z panem ministrem. Dziękujemy państwu bardzo. Ja też dziękuję.